jest Jokelsen, Japonia, Japonia. Dwa razy. Norwegowie tylko raz zdobyli Mistrzostwo Świata w lotach w 1987 roku. Fidieszternego zapisu lokat jak Ahonen. Teraz w tym sezonie po tylu wygranych, po ośmiu. Tylko zmieniły się warunki na lepsze. Zwycięstwa świata chcieliby wygrać. Panie doświadczony obrony, to jest główny cel. Progu 104,6. Prędkość fenomenalny lot. Fantastyczny, nieprawdopodobny. Wylądował poza granicą marzeń. To jest nowy rekord skoczni. I to nie jest 215 metrów, to jest 220, kilka metrów, fenomenalny skok. Nic się specjalnego miał pod narty. No oczywiście zero lądowanie na twardym nogi, ale przecież to nie ma znaczenia, to był skok kapitalny. Już Andreas Witthelsl nie jest rekordistą w tej skoczni, fenomenalny skok, leciał. Może być piąta wygrana w tym sezonie Jokelseja. 223 metry, 7 metrów poprawiony, dawny rekord, już dawny rekord to wtedy z 2001 roku Andreasa Witthelsla. Odwrócił momentalnie i w locie styl był nienaganny, bezbłędny, no ale gdy się ląduje tam już na płaskim, to trudno wylądować z telebarkiem, stąd zalądowanie sędziowie mu odjęli, no właśnie, no i proszę, niewielka punktowa przewaga zaledwie nad Kasai. Dlatego Jokelsen 7 punktów zaledwie nad Kasai, a skoczył o 13 metrów dalej.